Dostałem do recenzji po raz pierwszy jako prezent na święta od rodziców jednej uczennicy. Tak w ogóle chciałem podziękować. To jest Liliana i miałem też pozdrowić koleżankę Gabrielę, więc pozdrawiam, dziękuję. A rodzice to też chciałem pozdrowić, panią Emilię i pana Jakuba. Dzięki za to, nie musieliście państwo tego robić. Wychodzi na to, że pan Jakub jest jakimś fanem takim dość dobrym zapachów, bo tego zapachu nigdy nie widziałem, ale coś mi ta firma mówiła, zaraz wam pokażę. A, właśnie, miałem jeszcze zaznaczyć. Słuchajcie, żeby rozwiać wasze wątpliwości, wszystkich innych, którzy oglądają to, może nawet inni uczniowie oglądają, to nie, uczennica nie dostanie wyższej oceny na koniec, to tak nie działa. Jestem wdzięczny za prezent, spoko, ale no, zasady są zasadami, więc trzeba się tego trzymać. Od wszystkich egzekwuję tak samo. To, że coś dałeś albo czegoś nie dałeś, nie znaczy, żebyś miał ulgi. To tak jako gwoli, to się ścisłości chyba mówi. Więc reszta osób, co nic nie da, nie przejmujcie się. Nie macie powodów do obaw. Tak bym to zaznaczył. Dobra, wróćmy do zapachu, bo słuchajcie. Teraz tak. To jest zapach z firmy Manet. Jak zobaczyłem tą nazwę, to coś mi to mówiło w głowie, tylko nie byłem stuprocentowo pewien co. Uczennica mówiła, żebym sobie przypomniał i żebym zobaczył, co to znaczy. No, kojarzyłem tą nazwę Manet i przypomniało mi się później, jak wracałem jeszcze do domu, że oni mieli takiego twórcę zapachowego. On to się chyba nazywał Claude Dir. Ten sam, który stworzył Hugo Boss Energize. I ten Claude Dir pracuje dla firmy Manet. Firma Manet ma bardzo dużo zapachów znanych. Mogę wymienić na przykład Emporio Armani Stronger With You, Stronger With You Intense, Bon Bon, Dolce & Gabbana Pure Femme, Passe Soir, jakoś kojarzę to, Giorgio Armani Si Passione, zwykły Si, Armani Pryve. Dużo mają zapachów. Bentley, Formen, Azur. Po prostu pewnie, jak kojarzycie, oglądaliście na fragrantice nuty zapachowe, to firma Manet dość często się przewija wśród zapachów. Hollister, Freewave for him, Trussardi, Riflesso. Co jeszcze można było wymienić? Coś z tańszych produktów to Mister, jak to się nazywa? Police, ta firma Police. Co jest w Rossmannach sprzedawana. To Be, Mr. Beat i Miss Beat. Victorinoxa też, chociaż Victorinox jest mniej znany. No i ta firma Manet, jakbyście sobie sprawdzili, to o, to jest grupa, która się zajmuje smakami i zapachami. Te flavor to pewnie chodzi o nuty do ciast. Zaraz zobaczę. No tak. To create food products that generate the maximum value and differentiation for our clients. Manet uses 360 stopni, nie pamiętam jak się czyta. Approach. Health and wellness, naturals, multisensory experience, core flavors, sweet. No dużo robią. Manet jest trochę mniejszą grupą niż Firmenich, bo Firmenich to jest ta największa grupa. Ta druga. Jak ona się nazywa, ta druga? Kurde, wypadło mi z głowy teraz. Manet chyba jest na trzecim miejscu, bo jest Firmenich. Ta druga, nie pamiętam nazwy. Jak pamiętacie, to możecie napisać. Ona się przewija, jak się szuka różnych zapachów. No i patrzcie teraz. Manet ma własny zapach, który jak sprawdziłem. On nazywa się I Care. Jak sprawdzałem nuty zapachowe, to on ma cytron i bergamotkę jako nuty głowy. Nuty serca to jest dość skomplikowane, bo to jest po francusku napisane. Muszę sobie przetłumaczyć na polski. Poczekajcie chwilę. Dobra, wyjechało mi z innej strony.
Ja sobie to przetłumaczę w jakiś inny sposób. Muszę wejść w Google tłumacza, bo to jest... Bo niektórych nazw nie znam francuskich. W sensie mógłbym się domyślić, ale zaraz wam powiem. Dobra. Z francuskiego na polski od razu. Citron jest tłumaczony jako cytryna, więc cytryna i bergamotka to są nuty głowy. Zresztą mogłem spojrzeć na rysunek, przecież tu jest cytryna namalowana. Chociaż tu wygląda jakby była limonka tu na brzegu. Dobra. Słuchajcie, nuty środkowe, czyli serca, to jest skomplikowane. To jest Pure Jungle Essence. Spoko. Różowe jagody. Czyli różowe jagody czysto z dżungli? Jakoś tak. Cardamom Pure Jungle Essence, czyli z dżungli kardamon wzięty? Wow. Gałka muszkatowa, nuty słoneczne i nuty bazy, czy tam podstawy, to są czystek, mech, paczula, absolut, fasoli, tonki, skóra, bursztyn i lorenox. Ciężko było mi to znaleźć w ogóle. Można byłoby się tu popatrzeć, co oni tu mają namalowane. Widać, że jest bursztyn, cytryna. To wygląda jak pieprz. Czerwony pieprz, ale to jest w takim razie jako różowe jagody. I to coś. To jest chyba gałka muszkatołowa. Albo absolut fasoli tonki, kto wie. Zapach jest nietypowy. Dość męski, właśnie to bardzo męski. Bardzo długo trzyma, bo psiknąłem sobie, jak wychodziłem ze szkoły, a teraz jest już 3 godziny po, nie, 4 godziny po i wciąż dość mocno go czuć. Jak jesteś fanem męskich zapachów o nietypowej konstrukcji, to ten zapach byłby dobry. Nie sprawdzałem ceny nawet, ale może zerknę, żebyście wiedzieli. To i tak nie ma znaczenia, ważny jest gest. To pewnie będzie ciężko znaleźć. Nie wiem, może ten tata pracuje w tej firmie Mane. Jak pracuje, to może kurde by mnie wkręcił i żebym został twórcą zapachowym. Może będę jakiś znanym perfumiarzem, tak jak Jacques Polg albo Alberto Morillas. Trzeba jakoś zacząć od zera. Fajnie by było w sumie pracować i tworzyć zapachy. To jest bardzo trudne. Pewnie pół roku się spędza nad jednym zapachem. Ale jak już pójdzie, to potem z górki leci. No trudno, nie jestem w stanie tego znaleźć. Jak pan Jakub to ogląda? Tak, dobrze powiedziałem? Chyba się nie pomyliłem. Dobrze zapamiętałem, chyba powiedziałem Kuba. Pan Jakub. Skojarzyłem, bo gram ze znajomym Kubą. Jacobem w PUBG Mobile. Też przy okazji pozdrowienia, chociaż Kuba wątpię, żeby to oglądał. Ten mój Kuba z PUBG Mobile. To człowiek zajęty. On tam w Ukrainie się uczy. Na Ukrainie. Dobra, nieważne. Nie wchodźmy w szczegóły. Słuchajcie. Pod wrażeniem jestem, dlatego że nigdy nie wiedziałem, w sensie nie wiedziałem, że firma Mane produkuje swoje autorskie. Myślałem, że oni tylko są wynajmowani, żeby ich perfumiarze stworzyli na przykład dla Giorgio Armaniego coś, albo dla Police. Nie wiedziałem, że oni sami tworzą. Dziękuję jeszcze raz za prezent, jest naprawdę fajny, męski. Młodym kobietom mogłoby się nie spodobać, jakby ktoś był psiknięty z facetów tym zapachem, ale starsze dziewczyny na pewno docenią ten zapach, takie po 40. Więc ruszam na podboje. Nie, żartuję. Dziękuję jeszcze raz za zapach i pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. Dziękuję.